Bardzo serdecznie witamy księdza Piotra i naprawdę jesteśmy mu wdzięczni, że przyjechał do nas, że znalazł czas. Pomimo tego, że jest chory, słuchajcie, naprawdę, to tak wczoraj widziałem, że tam się ferweksami, jakimiś innymi medykamentami i tam stosował, ale przyjechał i jest, słuchajcie, dlatego, że Pan Jezus nas kocha właśnie w Jego kapłańskim sercu, dlatego, że zależy Mu na nas, Panu Jezusowi i księdzu Piotrowi też, bo jest sługą Chrystusa. Moi drodzy, oddajemy głos, nie będę wprowadzał, bo ksiądz, wiemy, kim jest ksiądz Piotr, więc prosimy bardzo tutaj o poprowadzenie modlitwy i o konferencję. Panie Jezu, wyznaję Cię jako swojego mistrza i Pana. Wierzę, że każdą kroplę swojej drogocennej krwi przelałeś po to, aby odkupić mnie i moją rodzinę, aby uwolnić nas od szatana, grzechu i wszelkich zniewoleń. Jezu, z głęboką wiarą w Ciebie proszę, aby Twoja krew okryła to miejsce, każdego z nas i wszelką naszą własność, którą nam dałeś. Panie Jezu, obmyj swoją drogocenną krwią mnie samego, moją rodzinę i najbliższych i tych, za których się zawsze modlę. Niech okryje nas od stóp do głów. Proszę Cię o całkowitą ochronę życia mojego i mojej rodziny. Panie Jezu, zachowaj nas dziś od złego, od grzechu pokus, ataków, utrapień ze strony szatana, od lęku przed ciemnościami i przed ludźmi, od chorób, zwątpienia, złości, nieszczęść i wszystkiego, co nie należy do Twojego Królestwa. Napełnij nas, Panie Jezu, swoim Duchem Świętym i obdarz darami mądrości, poznania wiary, rozumu i rozeznania, tak abyśmy żyli dziś w Twojej chwale, wypełniając wszystko to, co dobre. Chwała Ci, Jezu, dziękuję Ci, Jezu, kocham Cię, Jezu, uwielbiam Cię, Jezu. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Święty Michale, Archaniele, módl się za nami. Usiądźmy. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Moi kochani, zawsze wspaniale tutaj być. Chociaż na jeden dzień, czy na półtora. W zeszłym roku nie mogłem do was przyjechać, bo byłem po operacji i lekarz mi zabronił latać samolotami. Dzisiaj jestem, jak wspomniał ksiądz redaktor, nie najlepiej się czuję, ale to już zawsze jakoś dziwnie jest, o czym, jeżeli coś mam mówić na pewien temat. Ale wiecie, co mnie zmobilizowało? Słowa naszego papieża, bo siedziałem tak w domu na wygodnej kanapie i sobie myślę, zadzwonię i chyba nie przyjadę. Jeden telefon i jakoś sobie poradzą, prawda? Co to, beze mnie to nie ma problemu. Ale potem mówię, nie będę siedział. Trzeba wstać, wziąć się w garść i przyjechać tutaj do was, ponieważ temat, którym chciałbym poruszyć, jest bardzo aktualny. Moi kochani, ja wiem, że ludzie tam słuchają. Otrzymuję setki maili ludzi z całego świata. Wspaniałe nawrócenia, wspaniałe, żebym tu mógł czytać godzinami, świadectwa ludzi, którzy gdzieś tam ich coś tknęło. Jakieś nawet jedno zdanie, gdzieś kiedyś tu powiedziane, nagrane. Gdzieś z całego świata. I to jest przepiękne. Wiem, że niektórzy komentują, że ksiądz Glas to oszołom, że wszędzie widzi ciemność i szatana za każdym krzakiem, za każdym drzewem i tylko siedzi w ciemności. Takie, a takie są. No, nic na to nie mogę poradzić. Ale jak mówię, można siedzieć na kanapie, można coś robić i zawsze coś na ciebie znajdą. Dlatego to, co będę mówił, to nie jest zagłębianie się w ciemność, to nie jest fascynacja się złem czy szatanem, bo niestety jestem bardzo daleko od tego, albo niestety. I nie mam zamiaru się ani nim fascynować,
ale mam nadzieję, że przekażę wam trochę rzetelnej wiedzy. Dzisiaj naprawdę potrzebna jest wiedza na ten temat. Można mówić, kochani, Jezus cię kocha. Patrz na Jezusa, Jezus cię kocha. Super, można alleluja śpiewać, można klaskać. Byłem na takich spotkaniach, przepięknie. Można być na happeningach ewangelizacyjnych. Jest wspaniale, sam kiedyś jeździłem, cudownie. Ale również trzeba mieć wiedzę. Zarówno tą religijną, bo nie tylko mieć Jezus mnie kocha, Jezus jest miłosierny, Jezus mi wszystko baczy. To jest też prawda. Ale trzeba mieć porządną wiedzę religijną. Trzeba wiedzieć, kogo kocham. Znać tą osobę, kogo kocham. Co ta osoba mówi? Ten mnie kocha, mówi Jezus, to zachowuje moje przekazania. Czy my je znamy? Nie te 10 przykazań, to wszystko, co Jezus naucza w Ewangelii. Ale również trzeba znać, nie fascynować się, ale poznać przeciwnika. Realnego, prawdziwego przeciwnika, który jest i istnieje. I powiem wam jedno, szatan nie jest na wakacjach. Nie jest na urlopie i cały czas działa, bo wie, że ma bardzo mało czasu. Dlatego wiedza jest bardzo realna. Wyobraźcie sobie lekarza. Jesteś lekarzem, przychodzi do ciebie pacjent i ktoś mówi, no mam problemy zdrowotne, a ty mówisz, kochany mój, ja ciebie kocham, miłością cię ogarniam. I jeżeli powiedział, panie doktorze, czy pan się dobrze czuje? Niechżeż pan mnie zbada, pan ma chyba wiedzę na jakiś temat. Ja cieszę się, że pan jest uprzejmy, miły, że pan mnie kocha. Tak samo jest i w tej dziedzinie. Ogarnijmy ludzi miłością. Kochajmy tych, którzy do nas przychodzą. Nie potępiajmy nikogo. Ale potrzebna jest pewna wiedza i wiedzieć, jakie są strategie w życiu duchowym. Jak się walczy w życiu duchowym, nie tylko moją duszę, ale dzisiaj, tak jak już wiele razy powtarzam, walka jest na całego. Żeby tylko poprzeć to, co mówię, chciałbym tylko przytoczyć księdza Przemysława Sawę, wspaniałego kapłana, doktora teologii dogmatycznej, dyrektora, wykładowcę, rekolekcjonistę, egzorcystę, który napisał sobie, wydrukowałem, o zagrożeniach duchowych. Nie wierzcie, że nie ma zagrożeń duchowych. Są zagrożenia duchowe. Jezus mówił, czuwajcie, módlcie się, żebyście nie mieli pokucie. Diabeł jak lew ryczący, pisze w Piśmie Świętym, krąży. Czuwajcie, krąży, szukając kogo pożreć. To są realne ostrzeżenia. To, że ja jestem ochrzczony, że jestem wierzący, że jestem księdzem, to jeszcze o niczym nie świadczy, że wytrwam. To jest ciągłe moje od rana do wieczora, moja walka duchowa, jednocześnie umiłowanie i znanie Boga, Jego miłosierdzia i dobroci, ale równocześnie poznania tego, który wszystko będzie robił, ażeby mnie wykończyć. I tak ludzie padają. I teraz ksiądz Przemysław pisze tak. Zagrożenia duchowe, podstawy chrześcijańskiej walki duchowej i przygotowanie do modlitwy o uwolnienie. Czyli zagrożenia duchowe są. I wszyscy trzeźwi kapłani, którzy w tej przestrzeni się orientują, piszą o tym. On tutaj bardzo wyraźnie, nie mam czasu jednak wszystkiego czytać. I pisze tak. Jednak grzechy, nałogi, rozmaite praktyki otwierają człowieka na wpływy złych duchów, szatana i demonów. Jak to nazwiecie? Bramki, furtki, drogi, to już mi jest obojętne. Ale pisze ksiądz Sawa, grzechy, nałogi i rozmaite praktyki. Czy jest to realne, że ja mogę otworzyć się na działanie zła? Mogę otworzyć się, nie muszę. Czasami będę otwierał się powolutku. Czasami z głupoty, z niewiedzy, czasami z moich różnych poranień. Czyli jest taka przestrzeń, nałogi i rozmaite praktyki, które robię. Towarzyszy temu u współczesnych ludzi brak odpowiedniej wiedzy, pisze ksiądz Sawa, odnośnie do zagrożeń duchowych i zniewoleń. Proszę bardzo, to nie jest ksiądz Glass, który teraz mądrości ma swoje, nie jestem papieżem i nie mam takiej mądrości. Papież też nie musi mieć, jest tylko też człowiekiem. Ale moi drodzy, pisze ksiądz Sawa, odpowiedniej potrzeba wiedzy, żeby zachować ostrożność, nie wchodzić tam, gdzie nie powinien wchodzić. Dlatego to jest bardzo ważne. Jezus Chrystus jest Panem, który pokonał zło. Jeśli jesteś we wspólnocie z Nim, zwyciężasz. Tak pisze pięknie. Jezus Chrystus pokonał zło. Zło nie zostało całkowicie zwyciężone, bo jeżeli by zostało, nie byłoby mowy już o grzechu, nie byłoby mowy o szatanie, pokusach i o tych wszystkich sprawach.
Szatan wie, że został pokonany, koniec. Nie ma więcej na ten temat dyskusji, ale nie został całkowicie zwyciężony. Jego koniec jest pewny i wiemy, jaki będzie. Będzie skończony. Ale ciągle Bóg z jakiejś nam niewiadomej przyczyny dopuszcza. Dopuszcza czasami Jego, aby nas doświadczał. Albo idziemy sami, wchodzimy w terytorium, w które nie powinniśmy wchodzić. Dlatego szatan nie ma żadnej mocy, ale udaje, że ma moc. I w tym momencie na tą przestrzeń, jeżeli wchodzimy, jeżeli zaczynamy się drażnić ze złym psem, pies nas ugryzie. I takie są zasady walki. Dzisiaj jest jedno słowo, które jest bardzo ważne. To jest wybór. Mój wybór. Jaki ja mam wybór? Nie byłoby zbawienia, gdybym nie dokonywał wyboru. Ja muszę dokonać wyboru. Jezus na siłę nikogo nie chce zbawić. Chcesz, jesteś zbawiony. Jeżeli wszyscy szli do nieba, dzisiaj jest taka wielka herezja powszechnego zbawienia. I przykro jest, jak się słucha u różnych kaznodziejów telewizyjnych, internetowych, którzy mówią, mnie się zdaje, że wszyscy będą zbawieni i proszę się nie martwić. Nie ręce opadają. Tak na zachodzie mówią, nic się nie martw, Bóg cię tak kocha, że na pewno będziesz zbawiony. To jest przeciwko Pismu Świętemu i wierze naszego Kościoła. Wbrew wszystkiemu, ale tak dzisiaj się mówi. Na pewno będzie zbawiony. Miłosierdzie jest tak wielkie, że wszystkich zbawi. Czytajmy dobrze dzienniczek siostry Faustyny. Jest czas miłosierdzia, czas nawrócenia i wyboru. To jest to słowo. Ale jeżeli człowiek ciągle nie będzie odrzucał to miłosierdzie, pisze siostra Faustyna, wówczas Bóg nie będzie miał żadnych innych szans. W ten czas sami się potępiamy. O tym trzeba pamiętać, że to słowo wybór, wybór jeżeli masz 15 lat, 12, 30, 50, ciągle musimy dokonywać wyborów. Większość ludzi, z którymi miałem do czynienia, to byli ludzie, którzy dokonali fatalnych wyborów w swoim życiu. I dlatego stało się, co się stało. Dzisiaj jednym z największych demonów, które działają w świecie, jest demon iluzji. Wszystko jest iluzją, wszystko jest jakieś rozmyte. Mami nas, każdego z nas. Żyjemy w świecie wirtualnym, w świecie iluzji. Niby ten świat jest i egzystuje, bo można ludzi ranić, można robić dobrze, ewangelizować, a jednocześnie nie jest to świat realny. I demon wykorzystuje tą przestrzeń. Dzisiaj w ogóle po to przyjechałem, żeby o tym też wam powiedzieć. To jest na razie na zasadzie wstępu. Dlatego bardzo jest ważne dzisiaj, żeby dokonywać tego wyboru. Lewo lub prawo. Nie ma złotego środka. Nie ma strefy szarej. Ale co chce szatan? Żebyśmy jak najdłużej przebywali w strefie szarej. W ten czas się totalnie osłabiamy. I teraz popatrzcie, co mówi magisterium Kościoła. To nie są moje słowa. To są nauczanie Kościoła, którego należymy. Jak bardzo dziś, tylko wam przeczytam, dzisiaj się to rozmydla. Dzisiaj się o tym nie mówi, żeby nie być popularnym. O, to ksiądz Glas to jest taki, to za bardzo idzie w jakąś tam stronę. Nie słuchajmy go. Proszę bardzo, ja mnie o popularności wcale tutaj nie chodzi, nie zabiegam o to, ale chcę powiedzieć prawdę. I na przykład co Kościół powiedział w 440 roku w magisterium Kościoła Indiculus o łasce Bożej. Nawet ten, kto łaską chrztu został odnowiony, nie jest w stanie wyzwolić się od sił szatańskich. Jakiś ktoś zaatakował, przecież przekwita, jestem ochrzczony. Już nie mam żadnych grzechów. Jakie opętanie, jakie zniewolenie. Proszę bardzo, Kościół na ten temat mówi. Nawet ten, kto łaską chrztu został odnowiony, nie jest w stanie wyzwolić się od sił szatańskich. Tak tylko, żeby wam tutaj rzucić. Edykt cesarza Justyniana do patriarchy Konstantynopola Menasa, ogłoszony na synodzie w Konstantynopolu 543. Jeśli ktoś mówi lub utrzymuje, że Chrystus Pan w przyszłym czasie świata zostanie ukrzyżowany także za demonów, ten niech będzie obłożony przekleństwem. Jeżeli ktoś mówi albo utrzymuje, że kara demonów lub ludzi bezbożnych jest czasowa i po pewnym określonym czasie będzie miała koniec, względnie będzie dane odnowienie demonów albo ludzi bezbożnych, niech będzie obłożony klątwą. Tylko wam tylko to chciałem powiedzieć, że jeżeli ktoś wam będzie mówił, bo słyszałem już, że już
piekła nie ma, będzie puste, nikt tam nie idzie, są rekolekcje głoszone, że demony też będą zbawione. Słyszałem to. I jest to dramat, bo jest to nauczanie przeciwko Kościołowi. Sobór Watykański II. Całej historii ludzkości towarzyszy ostra walka przeciwko mocy ciemności. Człowiek stworzony przez Boga sprawiedliwości za podszeptem złego nadużył swej wolności, powstając przeciwko Bogu. Tak tylko dać wam taki smak, że to, co do tej pory w ogóle kiedykolwiek mówiłem, czy mówią inni wspaniali kapłani czy rekolekcjoniści, to jest rzeczywistością. I nie wierzcie, że to jest wszystko takie rozmydlone i to jest wszystko wymysł jakichś ludzi, którzy są ogarnięci ciemnością, zafascynowani złem, bo to nie jest prawda. Ja tutaj tylko jestem dlatego, żeby ludzi ostrzec. Was, którzy tutaj siedzą, którzy będą kiedyś może słuchali tego. I tak się dzieje. Bóg działa w niesamowity sposób. O tych rzeczach, o których normalnie się nie mówi w kościołach, nie mówi się na kazaniach, bo nie masz szans na to, bo masz tylko 10 minut. Nie mówi się na katechezach, bo przyjdzie donos, że ksiądz straszy dzieci i nie życzymy sobie i ksiądz będzie uziemiony. Ale tutaj tą przestrzeń możemy wykorzystać, przestrzeń internetu i mówić ludziom, otwierać szczególnie wam oczy. Co się zmieniło? Bóg jest niezmienny. Bóg jest ten sam, wczoraj i na wieki. Zło również. Świat tak. Wiecie, co się zmienia? My się zmieniamy. Zmienia się niesamowicie nasza mentalność. Świat idzie tak do przodu. Kiedyś się mówiło, że świat się zmienia tam co 5 lat, co roku. Dzisiaj świat zmienia się co miesiąc. Ja nie mówię tylko o geopolitycznym. Zobaczcie Europę rok temu, zobaczcie, co się dzieje w Europie dzisiaj. Zobaczcie, co rok temu jeszcze można było mówić na ten czy inny temat. Dzisiaj już nie możesz mówić, bo jesteś niepoprawny politycznie, ksenofobem i innym. Dlatego zobaczcie, co się dzieje. Wasze pokolenie już jest inne od pięciolatków. Już ludzie, którzy są 5 lat starsi, są innej mentalności. Jest to przerażające, jak my szybko się zmieniamy. Ale pod wpływem czego? Pod wpływem mediów. Pod wpływem tak, jak chcą, tak nas kształtują. Wiecie, co dzisiaj zauważyłem? Bo akurat teraz byłem 2 miesiące w Stanach Zjednoczonych, tam w amerykańskim środowisku, czy u siebie w Anglii, czy nawet tutaj zauważyłem, że młodzież już dzisiaj nie słucha telewizji. Że już telewizja nie jest guru. Już nawet filmy nie są guru. Już nie ten. Dzisiaj guru jest internet. Ja dzisiaj jak idę do młodych ludzi, to jak się coś pytam, to ja zaraz na YouTubie coś znajdę, nie? To ja zaraz coś tam znajdę na Google i bum, bum, bum. I już mają. To jest googlowskie, YouTube'owskie pokolenie. Ja nie mówię może o was, jesteście śmietanką, ale tak normalnie jest. A potem będę mówił o telefonach komórkowych, co tam się dzieje, jak jesteśmy uzależnieni. Dlatego my się zmieniamy. Kościół czy nadąża za tym? Czasami tak, czasami nie. Lepiej powiedzieć święty spokój, lepiej odejść od tego tematu. Ja nie wiem, wielu księży nie ma pojęcia o tych sprawach, jak to wszystko działa oprócz tej powierzchownej warstwy. Co jest poza tym? I się dziwię, bo ja kiedyś sam nie miałem pojęcia. Wielu ludzi to po prostu ignoruje, a my wpadamy w sidła. Kto tego nie ignoruje? Szatan. On dobrze wie, jak nas wykorzysta, jak wykorzystać sytuację. Co w tej chwili jest na topie? Co w tej chwili się tam dzieje? Pomachajmy wszystkim, co tam się naprawdę dzieje. I on, moi drodzy, ciągle jest na bieżąco z tymi sprawami. To my jesteśmy do tyłu. Owszem, można mnie nazwać, że jestem oszołomem, bo kiedyś mówiłem o tatuażach. Proszę bardzo. Tylko teraz zadaję jedno pytanie. Jeżeli ja się mylę co do tatuaży i wiele moich wspaniałych księży i kolegów i ludzi świeckich, którzy siedzą w tym temacie, to jeżeli sobie ty nie zrobisz tatuażu, to najwyżej co? Stracisz na tym, że nie będziesz miał tatuażu. Ale jeżeli ja się nie mylę, a ktoś ci powie, zrób sobie tatuaż, nawet Matkę Bożą, a myli się, kto ciebie weźmie na sumienie. Ja bym nie mógł przespać nocy, gdybym takie coś powiedział i powiedział do was, słuchajcie, róbcie co chcecie, na pewno to nie jest takie złe. Dzisiaj, nie wiem jak w Polsce, wiem, że w Krakowie jest taki, chyba w Krakowie facet, co trzeba 3 lata czekać w kolejce, żeby się wytatuować.
w Anglii są studia są zajęte dobrze kilka weekend do przodu, żeby sobie zrobić tatuaż. To się dzieje w Ameryce. Poszedłem do studiów, żeby zobaczyć, zaprowadzili mnie, jak wyglądają tam studia. Jak zobaczyłem tych ludzi, którzy to robią, to nie robi lekarz, pielęgniarka elegancka. Jak zobaczyłem tych ludzi, którzy robią te tatuaże, to aż mnie odrzuciło. Od razu brało mnie na wymioty. Dlatego powiedzenie o tatuażu, że jest dobry i zły tatuaż, nie chcę tego tematu rozwijać, ale tylko wam mówię. I nie ma na to dokumentów Kościoła. Nikt o tym oficjalnie nie naucza. Ale pytanie, kto bierze na sumienie te setki tysięcy czy milionów już ludzi, którzy zaczynają się tatuować od stóp do głów. Po jednym małym motylku zaczyna się jakiś wężyk, od wężyka zaczyna się nawet różaniec. Obojętnie jaki będzie wzór. Ale tu nie o to tutaj chodzi. Dlatego ja mówię, jak my nie nadążamy za tym, co się dzieje na świecie. Musimy ciągle patrzeć, bo naprawdę szatan nie jest na wakacjach. I tracimy fantastycznych ludzi. Ludzi, którzy byli ochrzczeni, bierzmowani, może nawet jeździli na Dni Młodzieży, a potem nagle się z tymi ludźmi coś dzieje. Ja widziałem, kiedy byłem w 2008 roku w Sydney, miałem grupę, wielką grupę od siebie z parafii. Ty wiecie co, po tym szale wielkim entuzjazmie, kiedyśmy wrócili z Sydney, po jakichś kilku miesiącach już nie było entuzjazmu, a dzisiaj wirus tych ludzi kompletnie się wykloiło. Nawet nie mają ślubu kościelnego. Ja mówię, pamiętacie, byliśmy tam. O tak, że księdza to tam było dawno i nieprawda. Ja tylko wam mówię, że to nie wszystko jest tylko zafascynowanie się, ale zobaczenie tego, jak naprawdę, jakie siły działają za nami. I powiedzenie, że nie przejmuj się, żyjmy tylko w świetle, to jest prawda. Musimy żyć w świetle. Ja muszę non-stop żyć świetlem. Muszę non-stop być przed Panem Jezusem. Ale nie mogę powiedzieć, że ciemności nie ma. Bo w tym momencie zaczynam przegrywać tą walkę. Po to mi Jezus daje rozum. Po to mi daje sumienie. Po to daje mi wiedzę. Po to mi daje ludzi, z którymi się spotykam, aby się od nich uczyć. Nie popaść w jakąś drogę obłędu i powiedzieć, o tak, oczywiście no, żyjemy tylko w katastroficznych momentach. Nie. Żyjemy Jezusem, ale równocześnie musimy działać bardzo szybko. Co się zmienia? Ludzie dawniej grzeszyli i teraz grzeszą, moi drodzy. Dawniej jak król zgrzeszył, to co robił? Fundował klasztor, nawracał się, sypał się popiołem i tak było. Dzisiaj? Przecież by powiedzieli jakiś kuku. Jakbyśmy się kazali sypać popiołem i fundować klasztory, bo nagle ktoś zgrzeszył z polityków, prawda? Co się zmieniło? Ludzie się pozmieniali? Mentalność tak. Grzechy się pozmieniały? Jak były, tak są takie same. Zmieniła się technika. No zmieniły się, wiecie co? Zmieniły się narzędzia. Narzędzia, aby nas sprowadzić na złą drogę. Przecież jeszcze 50 lat temu kto by pomyślał, że będzie siedzieć w swoim zakątku, swojego pokoiku i oglądał wszystkie pornole, jakie lecą, wszystkie sklepy, seks sklepy będziesz obchodził z całego świata za jednym kliknięciem. Kto by kiedyś pomyślał, w moim młodym wieku i dzięki za to, bo ja miał 16 lat i hormony buzowały, to bym sobie też pewno siadł w pokoiku i zaczął coś oglądać. Na pewno. Bo jesteśmy tak słabi. Ale teraz, jeżeli bym nikt nie ostrzegł, bym wpadł w takie nałogi, wiadomo, z czym to się wiąże i potem bym pohratał sobie całe życie. Dlatego zmieniają się narzędzia. I szatan też zmienia narzędzia. Szatan jest ten sam. Bóg jest ten sam. Świat jest ten sam. Grzechy te same działają w nas. Ta sama natura, te same słabości, ale zmieniają się narzędzia, zmienia się spojrzenie nawet na zło. Przecież ludzie się mówią, księże, mamy XXI wiek, co księdzu chodzi? Na litość boską, że ona sobie tam mieszka z chłopem, no niechże się wypróbują. Że jak ktoś się masturbuje, przecież to wszyscy się masturbują, a ksiądz się nie masturbuje. No tak mi ludzie kiedyś mówią, nie? No takie są, tak dzisiaj są, takie są pytania. I dlatego te narzędzia się zmieniają. Chciałem tego wam przeczytać. Było 2 dni temu chyba świętego Jana Wianney, tak? Czy dzień temu. Wiecie, ksiądz święty Jan Wianney, święty proboszcz z Ars. Kaznodzieja. Dzisiaj patron proboszczów, ale również i wszystkich duchownych. I wiecie, co znalazłem jego kazanie? Że wam tylko pokazać, jak się świat zmienia. I teraz sobie wyobraźcie, gdybym ja to kazanie powiedział dzisiaj oficjalnie, co by ze mną zrobili? Wy może i inni. Posłuchajcie.
Oto fragmenty z kazań proboszcza Zars. Także bale i tańce są pod względem złym bardzo niebezpieczne. Co najmniej 3/4 młodych ludzi dostaje się z tego powodu w ręce nieczystego ducha. Nie muszę wam tego dowodzić, bo już to niestety wiecie z własnego doświadczenia. Ile złych myśli, ile brudnych pragnień, niemoralnych podstępów powodują tańce. Powiem tylko tyle, że każdy za siebie zda rachunek przed Bogiem. Dlaczego tylu ludzi się gubi? Dlaczego nie przystępują do sakramentów świętych? Dlaczego opuszczają modlitwę? Powodem tego są zabawy i tańce, które przeciągają się do późna w noc. Ile dziewcząt straciło z tego powodu dobre imię? Spytam się was tylko, powiedzcie szczerze, czy chcielibyście umrzeć zaraz po powrocie z tańców? Na pewno nie. Sami jakoś na to przystajecie, że bezsensowne oddawanie się zabawom jest rzeczą zła i że trzeba się z tego spowiadać. Za czasów Karola Boromeusza Świętego osoby, które prowadziły hulaszczy tryb życia, skazywano na surową pokutę, a niekiedy nawet ekskomunikowano. W godzinę śmierci przekonacie się o prawdziwości tego, co mówię, ale dla wielu nie będzie już czasu na poprawę. Tylko ślepi mogą dowodzić, że przy tańcach nie grozi im żadne niebezpieczeństwo. Gdyby tak miało być, to czemu ludzie, którzy chcieli zdobyć niebo, tak starannie unikali zabaw i tańców? Dlaczego tak żałowali za wszystkie szaleństwa młodości? Teraz możemy się łudzić, ale kiedyś przyjdzie dzień, w którym spadną nam z oczu łuski. Dzień, w którym na nic zdadzą się wszystkie wymówki. W tym dniu innymi oczami będziemy patrzyli na świat. Nie ma ani jednego przykazania Bożego, którego by się nie przekraczało przez tańce. Wprawdzie tłumaczą się matki, że przecież czuwają nad córkami. Tak, czuwacie nad ich strojem, lecz nie czuwacie nad ich sercem. Idźcie potępieni ojcowie i matki, idźcie do piekła, gdzie czeka was gniew Boży, idźcie niebawem, przyjdą tam za wami i wasze dzieci, którym wskazaliście tam dokładnie drogę. Przekonajcie się, czy miał słuszność wasz pasterz, zabraniając wam tych piekielnych zabaw. Mój Boże, jak można być zaślepionym do tego stopnia, aby przypuszczać, że nie ma nic złego w tańcu. Korowód taneczny to przecież powróz, którym szatan ściąga duszę do piekła. Słuchajcie, no teraz wyobraźcie sobie, ktoś by takie kazanie dzisiaj wygłosił. Przecież na nim by nie postawiono suchej nitki. Przecież ze mnie by zrobiono już kompletnego wariata. Ale tylko chciałem wam powiedzieć, święty Jan Wianney takie kazanie mówił. Co by on dzisiaj powiedział, gdyby się nagle mógł przyjść na dzień i zobaczyć to, czym my się otaczamy? Czy by już tylko mówił o tańcach? Gdybyś ja powiedział, że jest przestanie, idźcie do piekła, to jest tylko urywek jego kazania. Ale teraz zobaczcie, jak ja bym powiedział o tym, to przecież wybuchłoby jakieś powstanie, czy ten człowiek trzeba go uciszyć, że on mówi jakieś herezje, przecież jeszcze tam widzieć diabła nie ma. Ja nie mówię, czy święty Jan Wianney miał rację. To na tamte czasy, w tamtym czasie, to tym się szatan mógł posługiwać. Na pewno dzisiaj, ja nie mówię o tańcu, ale o to, co się dzieje, na przykład zobaczmy w piątki. Kiedy najwięcej ludzi idzie na zabawy, dyskoteki, nie w soboty, nie wiem, jak jest w Polsce, w piątek wieczorem. Piątek wieczorem. Proszę księdza, to jest po zabawie, to jest po pracy, po szkole. Musimy się wyluzować. Zobaczcie, jak to jest wszystko sprytnie ułożone. Piątek jest dzień pokuty, kiedy jest dzień postu, kiedy wspominamy mękę Jezusa, kiedy powinniśmy zachować jakąś szczęśliwość. W ten czas są największe zabawy, dyskoteki i różne inne rzeczy. Także to jest jedna działka. Ja nie oceniam tego, co powiedział święty Jan Wianney, ale tylko chciałem wam zailustrować, jak świat się zmienił przez te, nie wiem, 150 lat. I dzisiaj szatan wykorzystuje kompletnie inne metody. Ma inne narzędzia, które my, co robimy, ignorujemy. To, co się w tej chwili dzieje, jest naprawdę przerażające i niszczy nas. Nie mówię od razu, że ktoś będzie używał tego czy innego, innej rzeczy i jest potępiony. Absolutnie. Ale otwieramy się, to jest różnica. Otwieramy się na zło. Wystarczy jedno pęknięcie. Jeżeli na kadłubie samolotu jest pęknięcie, to ten samolot może latać, momentalnie jest uziemiony. Bo jak wystartuje, ciśnienie go rozerwie w powietrzu i takie wypadki były. Pojawiają się pęknięcia minimalne, małe, niewinne.
ale w którymś momencie zacznie się ono poszerzać, w którym momencie nastąpi uderzenie. W zależności od Ciebie, od Twoich wyborów, od Twojego stanu duchowego, jeżeli człowiek żyje w grzechach, żyje w ciemności, żyje w obłudzie wobec siebie i Pana Boga, to będzie to bardzo szybka droga. Jeżeli człowiek walczy, jeżeli człowiek stara się, chce, a dostaje kapitalne e-maile, świadectwa, jak ludzie podejmują walkę po wielu latach, dziękując, mówiąc, to mi otworzyło oczy. Nagle zobaczyłem, że zaczynam iść właściwą drogą. I ja mówię, idź. Zobacz te pęknięcia. Zobacz, gdzie są te miejsca, w których jesteś poharatany, w których może ciebie poharatano. I dopiero wówczas, po wnikliwej analizie, ci ludzie zaczynają odżywać, zaczynają łapać oddech, zaczynają naprawdę kochać Jezusa, zaczynają iść za Nim w tej całej walce, w tym niesieniu krzyża. Ale nie są to puste słowa, Jezu, ja Cię kocham, Jezu, ja Cię kocham, kochajcie Jezusa, klapa, 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 buźka, rączka i tak dalej, nie, alleluja. To nie są puste słowa, ale to jest ta naprawdę wewnętrzna przemiana, która się musi dokonać w każdym z nas. I jeszcze przed przerwą chciałbym, ponieważ po przerwie poruszę jeszcze jeden temat, który jest dla mnie bardzo ważny. Dzisiaj żyjemy w epoce internetu. Nikt z nas sobie nie wyobraża życia bez internetu. Nikt. I wszystko by siadło. Nie trzeba wojny. Po prostu jakby siadł internet, wszystko siadł, nie kupisz paliwa, nie kupisz jedzenia, nie dojedziesz, nie skomunikujesz się. Nie ma życia. Niech tylko by ktoś załatwił satelity komórkowe. Koniec. Świat stoi. Ale nie mówię o tym, że byłby ekonomiczny krach, ale dzisiaj sobie nie wyobrażamy ludzi, jak jesteśmy uzależnieni. Sobie nie wyobrażamy, jak jesteśmy uzależnieni. Ja nie mówię, że internet jest zły. Dzisiaj mówimy o nowej ewangelizacji. Szukamy nowych metod, prawda? Żeby dotrzeć do ludzi. To krzyczeć na tych, co chodzą do kościoła, tych, co przyjadą na nawet Dzień Młodzieży, no to przyjeżdża też śmietanka z całego świata, ci, którzy są jakoś uformowani. Ale jak dotrzeć do tych milionów, setek milionów młodych ludzi, którzy są kompletnie pogubieni. Internet jest fantastyczną sprawą, ale jest i niesamowitym zagrożeniem duchowym. W którymś momencie, kiedy przekroczymy granicę, uwierzcie mi, kiedy przekroczymy granicę i stanie się to nieodzownym czynnikiem mojego życia, w ten czas staje się to niebezpieczne. Wiecie, jaki szok przeżyłem, kiedy spędziłem teraz czas w Stanach na rekolekcjach i sam w samotności przeżyłem 8 dni na czubku góry w Smoky Mountains w Tennessee. I wiecie co? Ksiądz, który mnie prowadził, Amerykanin, mówi, słuchaj, zaczynamy, będę ci tylko przychodził jedzenie, tam jest kaplica, dom. I tak mi powiedział, telefon i tablet. Ja mówię, słucham? Mówi, telefon i tablet, tu, do mojej ręki. I ja mówię, no ale no, ja muszę być, no przecież ja mam mamę chorą, no muszę być w kontakcie, no ja nie wiem, telefon i tablet. I wiecie co, dałem mi ten telefon i tablet mu. I jeszcze miałem drugi tablet, co sprytny wlazł do mojego pokoju i to wyjął, nie, bo mi widział. Ja mówię, kurczę, Helek, nie? Nie udało się. I słuchajcie, poszedłem, pierwszy dzień. Ja nie jestem uzależniony. Ale czegoś mi brakowało. No, ale co się dzieje tam w domu? No, nie wiem, no może ktoś do mnie napisał. Już nie mówię o e-mailach, ale może coś się stało. Słuchajcie, ja 3 dni w tym domu, co ja byłem, było pełno internetu, ale nie miałem jak korzystać. No i wyobraźcie sobie, przetrzymałem. Przepiękne, to już nie o to sprawa, ale dopiero zauważyłem, człowieku, nie mogę też bez tego żyć. A co dopiero się dzieje, kiedy teraz byłem w Polsce, miałem przepiękny rok, sabbatikum i jeździłem tu i tam, ale słuchajcie, jak zobaczyłem, co się w tej chwili dzieje, co chcę potem mówić na następnym wykładzie o tym szale, co się dzieje w tej chwili z telefonami. Ale pytam się każdego z was, czy jesteś uzależniony? Uzależnienie jest straszne. Dzisiaj to uzależnienie to narkoman, to musi być alkoholik, seksoholik też. I uzależnienia są straszne. I wyjść z tego jest ciężko, to jest ciężka praca, wyjść z tego i łaska Boża przede wszystkim. Ale kto dzisiaj tak naprawdę mówi o uzależnieniu się od internetu? Nie można bez tego żyć. Nawet ja już nie mówię o komputerze, to już też. To jest tylko to, żeby być podłączonym do sieci.
Kiedyś chciałbym zakończyć, zrobiono taki, znalazłem eksperyment. Eksperyment, który mam dać do myślenia. W jakim jesteś, gdzie, w jakim miejscu ty jesteś, tego uzależnienia. Na pewno każde uzależnienie, jeżeli jesteśmy ludźmi wierzącymi, wiemy, kto za tym stoi. I oczywiście w to włączona jest moja psychika i wszystko trzeba przy uzależnieniach leczyć. To nie jest tylko jakieś opętanie czy uzależnienie demoniczne, ale przede wszystkim, kto za tym stoi, kto mnie uzależni od tego. Zrobiono taki eksperyment. Dzieci w wieku od 12, no i już prawie dorośli 18 lat. Zaproponowano dobrowolnie spędzenie 8 godzin w odosobnieniu. 8 godzin. Każdy z nich miał ten czas spędzić ze sobą, mierz możliwości korzystania ze środków komunikacji. Telefony komórkowe, internet. Nie wolno było włączyć komputera, korzystać z gadżetów, z radia czy telewizora. Miały za to dostęp do klasycznych zajęć, pisanie, czytanie, gry planszowe, rysowanie. Czyli nie, że byli zamknięci w czterech ścianach w jakiejś celi. Teraz psycholog postawił taką tezę, mówiącą, że współczesne dzieci i młodzież szukają źródeł rozrywki na zewnątrz, nie są w stanie zajmować się sobą oraz nie znają swojego świata wewnętrznego, a nawet się go boją. Słuchajcie, wiecie, że strach jest potworny w ludziach młodych? To są takie, nieraz im więcej muskułów i więcej krzyku, tym więcej jest strachu. Strach jest niesamowity. I teraz co się dalej stało? Z 68 uczestników eksperymentu tylko 3 osoby dotrwały do końca. Jedna dziewczynka i 2 chłopców. 3 osoby miały myśli samobójcze, 5 osób doświadczyło ataku paniki, u 27 osób wystąpiły objawy wegetatywne zaburzeń lękowych, mdłości, nadmierne pocenie, drżenie, zawroty głowy, uderzenia gorąca, bóle brzucha, wrażenie ruszania się włosów na głowę i inne. Każdy uczestnik doświadczył uczucia lęku i niepokoju. Dziewczynka, która dotrwała do końca eksperymentu, przyniosła zeszyt, w którym przez 8 godzin szczegółowo opisywała swój stan. Wówczas to pani psycholog włosy na głowie stanęły dęba. Z pobudek etycznych twórcy eksperymentu odmówili opublikowania tych notatek. Co tam się było w tych notatkach, to nie wiem. Tutaj napisane jest, co młodzi ludzie robili w czasie tego eksperymentu. Grali na gitarze, rysowali, myli się, sprzątali mieszkanie, chodzili. Praktycznie każdy próbował zasnąć, ale nikt nie był w stanie spać. Wszyscy mieli myśli obsesyjno-kompulsywne. Słuchajcie, to jest dramat. Ja wiem, że może ktoś sobie teraz myśli, nie? To zróbcie sobie eksperyment z tym. To naprawdę zobaczyć, każdy z was gdzie jest. Bo to jest dopiero początek, jeżeli się uzależniam. Teraz pytanie, uzależniam się też od czego w tej sieci? I teraz tak, po jego zakończeniu lub przerwaniu wszystkie lęki i objawy ustąpiły. 14 osób, co się stało? 14 osób natychmiast zlogowało się w sieciach społecznościowych. 20 osób zadzwoniło z komórki do przyjaciół. 3 osoby zadzwoniły do rodziców. 5 osób poszło do znajomych. Pozostali włączyli telewizor lub zajęli się grami komputerowymi. Prawie wszyscy i prawie natychmiast włączyli muzykę lub korzystali ze słuchawek. Podczas analizy przebiegu eksperymentu 51 osób użyło sformułowanie uzależnienie. Mówiło, wygląda na to, że nie mogę żyć bez, niezbędna dawka, syndrom odstawienniczy. To jest porażające. Ja to dlatego mówię, bo po prostu są rzeczy oczywiste. Ale pamiętajcie, będę po przerwie jeszcze powiem o innych rzeczach. O tej przestrzeni, którą się tak bardzo ignoruje. Szukamy nie wiadomo gdzie diabła. Szukamy, gdzie zły może do nas wejść. A może być tak blisko i tak on zawsze działa, przez znieczulenie. Przecież wszyscy tak robią. Jesteś okej. Ręce ci się jeszcze nie pocą. Śpisz po nocach. Ale zrób sobie odstawkę. Weź alkoholikowi albo temu, co pali papierosa, albo temu, co pije butelkę. Zobacz dopiero w ten czas, co się z takim człowiekiem dzieje. Ja to przeżyłem i powiem wam miesiąc temu. I byłem przerażony, że tak blisko, a sam bym przekroczył granicę, że bez tego już naprawdę nie mogę żyć. Jest to olbrzymia przestrzeń, o której warto
wiedzieć. Pan Jezus działa w tej przestrzeni, ale również działa i nasz wróg. I niestety wielu ludzi traci swoją duchowość, swoje życie, seksualność, swoją czystość. Dzisiaj nie poprzez przykład mamy i taty, ciotki czy tam kogoś. Poprzez to, co wchłaniamy przez internet. I to jest ta dzisiaj przestrzeń, którą chciałbym jeszcze kontynuować, jeżeli chcecie, po przerwie. A teraz chyba już jest przerwa, nie? No to miłej czas.